co tu się wydarzyło, jak mnie nie było? Biłaś się z kimś? To jest krzywe. Ja po prostu nie wiem, jak ja to zrobiłem. Jestem po studiach zarządzania. Cyk, 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 cyk i robota leci po prostu. Wygląda to po prostu jakiś kabaret. To jest równe. Może nie umiem robić betonu, ale potrafię zachować poziom. Wygląda to jak ciasteczka, takie chocolate brownie. Były przepyszne. Udało się! Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będę robił, zgodnie z zapowiedziami, będę robił taras. Od samego początku, jak zaczęliśmy w ogóle nasze marzenia o tym, żeby mieć działkę, to marzyliśmy o tym, żeby postawić na tej działce kampera, zrobić zadaszenie dla kampera, zrobić duży taras, na którym będziemy sobie mogli grillować, siedzieć, czytać książki, opalać się, przyjmować gości. Sobie zabiorę te legary, które czekają tutaj na montaż, przewiozę tam i tam będę malował i tam będę wszystko robił z tym drewnem. Tu mam deski też tarasowe, ale deski przewiozę później. Teraz sobie przewieźć te legary, żeby je poukładać, przypasować, bo tutaj jest bardzo istotne, żeby to wszystko było w miarę proste, pasowało do siebie, żeby się nie rozjechało. Życie mnie nauczyło, że praca w takim prawie 40-stopniowym upale to nie ma najmniejszego sensu i że lepiej nie robić nic, niż się mam człowiek męczyć. Dlatego też pojechałem do miasta i zjadłem pyszny obiad. Zjadłem dzisiaj w ogóle coś przedziwnego. Chyba zjadłem dzisiaj policzki z dzika. Na pewno to była dziczyzna, natomiast nie wiem dokładnie, która część dzika, ale po tym, co widziałem na talerzu i po tych kostkach, tak dalej, wydaje mi się, że zjadłem policzki. Były przepyszne. Odkryłem w ogóle nową knajpę, bo dzisiaj jest poniedziałek, a w poniedziałek większość restauracji, które my znamy, jest zamknięte, więc musiałem znaleźć inną i naprawdę pojadłem bardzo, bardzo pojadłem. 12 euro kosztuje taki obiad pyszny z kaweczką. Później pojechałem zrobić pranie. Pojechałem na zakupy, pojechałem do sklepu z farbami, żeby zamówić farbę, bo w tym supermarketach już się po prostu tam nie ma nic. Zresztą już o tym wielokrotnie mówiłem, że tam nie ma żadnych farb, żadnego wyboru. I jutro mają dostarczyć te farby, taki olej do tarasów. I cały czas nie dawało mi spokoju to, że będę musiał 10 godzin machać tą motyką i mieszać beton. No bo pół godziny jedne taczki, gdzieś 20 taczek, to jest 10 godzin, więc pojechałem do sklepu. I po prostu kupiłem sobie betoniarkę, więc już nie będę musiał łopatą i motyką tego robić, tylko po prostu włączę sobie betoniarkę i betoniarka to będzie kręcić za mnie. To jest moja pierwsza betoniarka w życiu. To kupiłem sobie też kolanka do rynien, żeby przerobić tam tą rynnę przy toalecie, bo jednak trochę mnie wkurza, że ona tak odstaje od ściany. Mam też kotwę chemiczną, żeby mógł tam zamontować pręty, którymi przymocuję legary. No i co? Dasz sobie radę sam? Betoniara! Jest taka betoniarka z supermarketu, najtańsza. No ale przy niej będę dużo betonu robił. To jest silnik. No spoko, spoko, spoko. Będziemy kręcić, ale to jutro, pojutrze. Arusia, ty kulejesz. Co tu się wydarzyło, jak mnie nie było? Biłaś się z kimś? Coś cię zaatakowało? Możesz się pobawić ile chcesz tym piaskiem. Kotkę zostawiłem na zewnątrz kampera, zostawiłem jej otwarte okno, ale ona nie weszła do środka i czekała parę godzin na mnie. Jest stęskniona i ma złamane serce, bo jej nie było tak długo. Teraz idę pozaznaczać i powywiercać dziurę. Nie mogłem sobie poradzić z tymi sznurkami, totalnie tego nie ogarniam. Wyznaczam, przesuwam, świecę laserem, dalimierzem, kątomierzem, wszystko to po prostu robię i cały czas patrzę się na to
z boku i mówię, no to jest krzywe. No i padłem na taki pomysł, słuchajcie, że poustawiałem sobie tutaj te belki, skrajną lewą, skrajną prawą, przyniosłem po dwie deski, bo po prostu chcę, żeby taki kwadrat tu powstał, nie? I po prostu połączyłem deski skrajne, no i wyszło mi elegancko i zobaczcie się, jakbym się walnął, jakbym posłuchał tych sznurków. Tak powinno być prosto, tak jak jest ta deska, ten legar, a sznurek po prostu wbiłem tu. Ja po prostu nie wiem, jak ja to zrobiłem. Przecież to jest bardzo duża różnica. No i cała ta konstrukcja była taka walnięta, pociągnięta w tamtą stronę, więc jakbym potem przybijał te deski, to bym klnął, bo by się to nie zgadzało, nie byłoby idealnie proste, więc teraz sobie to popodkładałem, poprzykładałem, zaraz pozaznaczam ołóweczkiem co metr znaczek, zrobię dziurkę i będę to wiercił, no nie wiem, o tym wierceniu już mówię od godziny, cały dzień mówię o tym wierceniu, ale chciałbym po prostu nie popełnić tym razem żadnego błędu, takiego dużego. Bo za każdym razem, co buduję, to gdzieś tam po prostu mi się to nie zgadza. Mam laser do wyznaczania kątów prostych, ale on w takim świetle nie działa. Więc sznurek. A tutaj po prostu ten sznurek to samo. Przecież on odchodzi. Idzie sobie tam gdzieś, nie wiem gdzie, po co, co tu się dzieje. Więc takim sposobem mi się wydaje, że to będzie okej. Okay. Cieszę się, że to odkryłem, że po prostu wpadł na ten pomysł, żeby połączyć te deski. No spoko, fajne. No i mamy kolejny dzień. Wywierciłem 10 otworów. Całkiem spoko to poszło, nie ma tu jakichś większych kamieni. Ziemia jest bardzo twarda, jest taki pył. Robi się taki pył, więc to wszystko po prostu jest w kamperze, na kamperze, w nosie, na twarzy. No ale jadę do przodu. Wczoraj wieczorem po zachodzie słońca użyłem laseru, żeby sprawdzić, czy ta moja konstrukcja jest prosta i nie była prosta. Ale lasera też użyłem, żeby wyznaczyć kolejne otwory. Więc teraz już nie przy pomocy sznurka, tylko mam wyznaczone profesjonalnie po prostu tutaj te otwory. Mam podnabijane miejsca, gdzie powinien być środek. No i w tych miejscach zrobię za chwileczkę otwór, no i będę kontynuował pracę. No, pięknie. No i mam pocięte, włożone, odmierzone rurki i powiem wam, że wygląda to po prostu jakiś kabaret. Może nie kabaret, ale po prostu wygląda to śmiesznie. Trochę chyba poszedłem w złą stronę, bo no, oglądałem się na YouTubie tych Mirków, którzy tak budują i na pewno im więcej betonu, tym lepiej, ale chyba to jest przesada po prostu, żeby tak dużo betonu wlewać, bo każdy ten słupek będzie trzeba wlać w beton, w dziurę beton, do słupka beton. Strasznie tego dużo jest. I czy to będzie w ogóle jakieś super stabilne? No to myślę, że będzie. Nie wiem, kurde. Ale nie robię 6-metrowego. Miałem robić 6,5 metra ten taras jednak, ale po tym po prostu całym dniu wiercenia już mam dość i cięcia i po prostu wystarczy 4,5 metra z możliwością w przyszłości dorobienia. Zrobię to tak, żeby można było tutaj bez problemu pociągnąć to dalej. Natomiast wymyśliłem, że jak tutaj będzie ten taras, tutaj będzie wolna przestrzeń, tam niby ma być ten domek, to tutaj można byłoby postawić przyczepę kempingową, albo jak przyjadą jacyś znajomi, to mogliby sobie tutaj zaparkować kampera. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, co z tego wyniknie, ale byłaby taka opcja, bo tutaj się zmieści kamper czy przyczepa, no i byłoby wejście od razu na taras. Zobaczymy. Jestem padnięty. Ta temperatura znowu i ilość pyłu, kurzu. Chyba sobie zrobię już wolny za chwilę. Pojadę odebrać farby, bo dostałem SMS-a, że farby są. Kupię nową piłę tarczową
i poczekam, aż się ściemni, żeby to poustawiać, jak będzie laser. Bo to jest tak krzywe wszystko, że to masakra. Więc muszę po prostu użyć do tego precyzyjnego narzędzia laserowego i odpocząć sobie chwilę, zejść do cienia. Czekając na zachód słońca, by móc sprawdzić to wszystko jeszcze raz z laserem i ustawić to tak, jak powinno być, postanowiłem powycinać dziury, które kiedyś parę tygodni temu wymyśliłem, robiąc altanę. Tylko że wtedy używałem otwornicy, ale otwornica ciężko się wwierca, a tu jest dużo dziur, więc po prostu wycinam takie dziury z jednej i z drugiej strony. Ten beton się ładnie wyleje i połączy się z tym betonem, który jest na zewnątrz i będzie się po prostu ta cała bryła trzymać. A mam maskę, ponieważ to jest mikroplastik w powietrzu i nie chcę go wdychać. Jestem po studiach zarządzania i zwiększanie produktywności to jest coś, o czym się uczyłem. Trzeba umieć robić tak, żeby się nie urobić, a dobrze zrobić. Więc siedzenie i wiercenie tego wszystkiego to trwa bardzo dużo czasu i bardzo duży nakład siły, maszyny, baterii, a tak cyk, 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 cyk i robota leci po prostu. Tak robić, żeby się nie urobić, a zrobić. Zrobione. Dobra, myślę, że już laser będzie widoczny, bo już jest zachód słońca już za nami. No dobra. Nastaw 5 cm tu. Teraz idziemy tam. Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć, jak pierwszy raz w życiu używam betoniarki. Jako dziecko to tam widziałem, może nawet dokładałem do betoniarki jakiegoś piasku, ale nigdy tego nie robiłem, żeby proporcje i tak dalej. I dałem na pewno za dużo wody. Na pewno mam bardzo rzadki ten beton. Trochę mnie to martwi. Dosypywałem piasku, a już potem nie było miejsca w tej betoniarze. Albo ona jest do dupy, ta betoniarka, albo ja coś popierniczyłem, bo po prostu nie mieszała do dna. Ale nic, jedziemy. Wiem, że ten słupek jest krzywy, ale on nie musi być prosty. Ważne, żeby to było proste, pod tak każdym kątem. To potem i tak jeszcze będzie podniesione. Dobra, pierwszy jest. Drugi teraz. O, widzicie, ile wody się wylewa? Cholera. Tu jest jakiś betoniarz. Betoniarz, murarz. Napiszcie mi, czy mam się martwić. Na przyszłość, no bo teraz to już wiecie, tu muszę na pobiedzie, ale takie mam przeczucie, że chyba nie może być za dużo wody. No nic, stało się. Druga partia będzie lepsza. To jest jak z pierwszym naleśnikiem. Pierwszy naleśnik jest zawsze do dupy. Tu jest poziom pięknie. Jezu, jakie to będzie piękne, kochani. Jakie ja tu będę robił imprezki, jakie tu grille będą odchodzić na tym parkiecie. Tańce, zachody słońca. No przecież to jest równe. To jest równe. A tu? No przecież ten człowiek ma poziomice wokół. Może nie umiem robić betonu, ale potrafię zachować poziom. Boże, mam ochotę po prostu odtańczyć to taniec z radości.
bo udało mi się to wszystko wypoziomować. Jest godzina 16 z dwugodzinną przerwą, 6 godzin. 6 godzin zajęło mi to dzisiaj wszystko, żeby te wszystkie belki tu przynieść, wypoziomować, dociąć rury, dopasować. I jest proste, przyłożyłem nawet deskę, jest wszystko tip-top, teraz idę włączyć betoniarkę, będę to zalewał betonem. Wymyśliłem, że po prostu podłożę te belki będą moim wyznacznikiem, bo mi zależy na tym, żeby te belki były proste, mi tam no, obchodzą po prostu te rury, one mogą być krzywo, mnie to tam w ogóle nie interesuje, bo tego nikt nie będzie widział przecież. Ważne, żeby taras był prosty, żeby było ładnie, estetycznie. I tak właśnie jest, przyłożyłem deskę, wszystkie poziomy posprawdzałem, wszystko jest tip-top, po prostu miód, malina. Wiele osób we mnie nie wierzyło, w sensie te osoby, które wiedzą o tym projekcie, nie wierzyły. Rozmawiałem z moim jednym bratem, mówi, ja bym się tego nie podjął, to jest jakiś chory pomysł. Drugi mój brat mówi, to jest w ogóle masakra, nie dasz rady, nie wypoziomujesz tego i w ogóle. Udało się! Nie było nawet wielkich przekleństw, prawie w ogóle tu nie przeklinałem, ponieważ no po prostu mi to idzie, no, w dobrym kierunku. No jestem bardzo zadowolony, więc teraz idę ponawiercam dziurki, potem wleję beton, będzie tip-top, będzie schło, ja będę po prostu malował dalsze deski. Udało się! Wygląda to jak ciasteczka, takie chocolate brownie. Dobra, to mam pocięte. Pięknie. Jest pierwszy dzień deszczu. Pierwszy deszcz od ponad 2 miesięcy. Chyba się nigdy nie cieszyłem tak z deszczu. Bo te ostatnie 2 miesiące lata portugalskiego dały mi popalić. I to grubo. Ale na szczęście dzisiaj pada deszcz, więc mogę sobie popracować troszeczkę w niższej temperaturze, ale z mokrymi plecami. I mamy ostatni dzień naszego projektu z tarasem. Jestem świeżo po śniadanku i teraz co? Pojadę do kontenera z tyłu i zabiorę deski berlingiem, bo nie chce mi się chodzić 30 razy tam i z powrotem, więc po prostu wrzucę to wszystko na dach i przyjadę sobie tutaj. Okej. Tam są moje deski. Tu mam takie brudne te deski. To drzewo jest jakieś zasyfione czymś czarnym i po prostu padał deszcz i to wszystko mi zeszło na te deski. O Boże, trzeba to będzie wymyć. Coś jest nie tak z tym drzewem. Ono jest na coś chore. Jest pokryte takim czarnym. Fuj, obrzydliwe to jest. Co to jest? Czekolada. Żartuję. No nic, coś tu się dzieje. No nic, może to umyję.
Szkoda, bo te deski są mi tylko raz pomalowane. Nie malowałem ich drugi raz, bo potem padał deszcz i nie było kiedy. No dobra, spróbuj, zaczniemy z tymi, a potem będziemy te brudne brać. Najprostsza konstrukcja ze wszystkich, które powstały na naszej działce. Moi drodzy, taras 4,5x4,5 gotowy. Koniec projektu. Tak to wygląda. Tu jest zostawione, bo w przyszłości będę chciał powiększyć ten taras, ale prezentuje się moim zdaniem cudownie. To jest dopiero pierwsze malowanie, więc jeszcze będzie troszkę ciemniejszy, ale i tak jestem bardzo już zadowolony z efektu. Teraz taras zostanie poddany inspekcji. Chodź kochana, popatrz. Co to? To jest twój taras. Jeszcze tutaj wiesz czego brakuje? Gotowe. Cudownie jest wyjść na swój taras. Przyniosłem sobie krzesełka, posprzątam tu i będę się delektował, cieszył tym tarasem. Nawet słońce wychodzi, wszystko się pięknie układa. Czekam na sugestie od osób, które mają pomysł jak to zadaszyć, tak żeby to ładnie wyglądało i żeby to nie był po prostu zwykły dach. Mam kilka opcji, więc jeżeli ktoś z was ma jakieś linki do jakichś zdjęć albo jakieś zrzuty, to możecie wrzucić w komentarzu albo napisać na maila kontakt@podróżowanie.pl. Super, cieszę się. Mój pierwszy taras. Nie uwierzycie, jakie my mamy szczęście z Kaśką. My jesteśmy w czepku urodzeni. Parę tygodni temu pokazywałem wam, jak robimy tutaj grilla na takim małym gazowym grillu turystycznym. I ja wtedy powiedziałem, że marzy mi się taki gazowy grill, prawdziwy, działający, duży, nie na kartusze, tylko na butle. I wyobraźcie sobie, że jeden z naszych widzów pracuje w firmie Broil King. Firma Broil King robi najwyższej klasy grille gazowe. To jest taki Mercedes wśród producentów grilli gazowych. No i ten nasz widz mówi, może byście chcieli takiego grilla od nas. I mówię mu, że bardzo chętnie, że właśnie będę budował taras i że na tym tarasie to mi się marzy grillowanie. Więc moi drodzy, prosto z Polski przyjechał porządny grill gazowy, którego teraz sobie szybko skręcę. Ale oprócz grilla jeszcze są dodatki. Osobna tacka na warzywa, bo czasami są wegetarianie i nie chcą, żeby był kontakt mięso z warzywami, więc jest osobna. Są też tutaj takie szpikulce na szaszłyki, fajne etui chroniące od deszczu, wiatru i śniegu. Tu mamy żeliwną płytę do pieczenia, o, na tym będzie dobrze steka zrobić. I cały zestaw akcesoriów do grilla. Także full komplet, wszystko tu jest. Fajnie, a jestem podekscytowany, marzenia się spełniają. Ojejku! Arusia, przyjechało do ciebie duże pudełko. Muszę wam powiedzieć, że bardzo zgrabny jest ten grill. Szybciutko się go rozkładało.
Trzeba było pozakładać te kurki, zdjąć folię. Tak naprawdę nie było tutaj żadnej filozofii. Nie trzeba było specjalnie się na tym namęczyć. To jest w ogóle grill składany. To jest Porta Chef Grill z Broil Kinga, który jest dedykowany właśnie podróżnikom podróżującym w kamperach. Ten grill można z łatwością złożyć. Boczne stoliczki się składa, nogi się wyjmuje i zaczepia pod spodem, także ten grill można było po prostu podnieść i włożyć do kampera. Więc jeżeli ktoś z Was szuka dobrego grilla, to myślę, że to jest oferta do rozważenia. Szczegóły tego grilla wrzucę Wam opis pod spodem, pod filmem. A teraz idę po butlę i przepalę go, zanim sobie rzucę tutaj jakieś dobre mięsko. Dobra, wszystkie trzy palniki się już palą. Pozwolę im trochę tutaj sobie popłonąć, żeby się przepaliło. Ja w tym czasie sobie zamarynuję mięsko i zrobię sałatkę. Powiem Wam, że jestem niezwykle dumny z Kasi, tych upraw tutaj, które posadziła, ponieważ codziennie mam świeżą sałatkę do kanapek, do sałatki. Ponad miesiąc urosło to wszystko tutaj. Kto ogląda nasze shortsy, to już widział te sałatki, już Wam pokazywałem. No, dużo już zostało zjedzonych. Ta kolorowa, no to jest Kasi ulubiona, więc jak widać, teraz Kasi nie ma, więc ja jem tą głównie zieloną. Ale dzisiaj sobie zerowałem trochę tej, bo szkoda mi, żeby zeschła. Tu mamy szpinak. Jakaś taka dziwna odmiana szpinaku, bo tu jest po tej stronie taki baby spinacz, taki, który ja kojarzę ze sklepu. Cebulka. No trochę rośnie pionierskich tutaj roślin, ale czekają, aż Kasia wróci i się nimi zajmie. No i taki piękny koperek. A to jest ogrodniczka, która pomaga codziennie podlewać. Bardzo ją to kręci. Codziennie wieczorem, jak przychodzę tutaj podlewać, to Ali przychodzi ze mną i obserwuje. No już zabawimy się i tam leje wodę, ona łapie wodę. Dużo my taką tradycję wieczorem, że jak tylko się zbliżam w tym kierunku po zachodzie słońca, to kot już czeka. A ja sobie zrobię po prostu zwykłą, tradycyjną portugalską sałatkę, czyli sałata taka, oliwa z oliwek, ocet winny, odrobina cebuli. I ja zastępuję cebulę pomidorem, więc odrobina pomidora. Bo co jest też ciekawe, w Portugalii nie ma takiego zwyczaju, że się je sałatkę do obiadu. Jeżeli się chce sałatkę, to trzeba stosownie zamówić. A niektóre zestawy są z sałatką, ale zdecydowana większość jest bez. Ale można sobie domówić zawsze i przynoszą takie coś. Jak tam mój grill? W środku mamy 150 stopni. Fajnie, bo jest tutaj termometr. Można sobie sprawdzać. Wow, no obuchnęło ciepłem. Wow. Nie wierzę w to po prostu, że normalny grill, taki porządny grill będziemy mieć. Mega mnie to cieszy. Super. Super, super. Umyłem sobie mój nowy ekwipunek i teraz będę przygotowywał moje grillowanie. To na razie dam tu. W Portugalii grillują ananasy. Normalnie, tak jak teraz, w kawałkach rzucają na ruszt i grillują. I ja też tak dzisiaj zrobię. W Ameryce grillują kukurydzę. Rzucają na ruszt. I ja też tak zrobię. Wegetarianie wrzucają na ruszt cukinię. Więc ja też tak zrobię. Nie wiem, dlaczego ja przekroiłem to na pół. Co mam z tym zrobić teraz? Tak. Siup. 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 Dobra. Cukinię mam. Ananaski są. Sałatka. Do sałatki idzie pomidor. Ten nóż jest taki duży i takie duże kawałki kroi. Muszę się nauczyć nim obsługiwać. Gotowanie na tarasie. Tylko stolik sobie muszę jeszcze zrobić lepszy, bo ten mam taki turystyczny. Nie miał stolik. Taką stację sobie zrobię. Stację do gotowania. Do grillowania. Mam też steka. Kawałek. 300 gramów, 320. Kupiona w specjalnym sklepie. Dobra, sprzątam i grilluję. Teraz idę po tajemniczy składnik, który rośnie tu w naszym ogrodzie. Owoce wypuścił, ale jaja. Zbieram liście laurowe, którymi będę okadzał dzisiejsze grillowanie. Patrzcie, to jest liść laurowy. Tak to wygląda. Widać, sporo tego mamy tam.
To nie jest jedyne drzewo laurowe, jakie mamy na naszej działce. Jest jeszcze kilka. Dobra, myślę, że już można dawać warzywka. To nie wiem, czy tu, może tu. Już czuć. Już, kurde, czuję tą kukurydzę. Na razie zamykam, bo mięsko dodam później. Mięsko potrzebuje dosłownie 1,5 minuty z jednej strony, 1,5 minuty z drugiej strony i będzie tip-top. Ale skwierczy. Myślę, że to już czas, żeby dołączył król tego spotkania. Ale ja bym cię chyba, drogi, postawił tu. No dobra, 1,5 minutki minęło. Ale pachnie. O la la, szybciutko się to zrobiło. Mocny jest ten grill. Wow. Dobra, koniec tego dymienia. Cudownie. Mięsko jest, Jezu. O masakra, coś wspaniałego. Teraz to. Kukurydza i to. To wyłączamy. Moi piękni państwo. Takie za to zrobiłem pyszny obiad. Sio. Więc moi drodzy, zdążyłem przed zachodem słońca. Dobra, jak tam mięso? Bałem się, że go za długo trzymałem, bo tu jest dosyć mocny ten ogień, ale jest po prostu absolutnie genialny. Rozpływa się w ustach. Jest idealnie przypieczone, krwiste, soczyste w środku. No nic, tylko sobie pogratulować po prostu. Pogratulować sobie życia. Bardzo dziękuję firmie Broil King za to, że nas wyposażyła w taki cudowny grill, który jest w stanie zrobić coś tak fantastycznego w tak krótkim okresie. Będziemy tego używać na pewno na bieżąco i jak będą jakieś ciekawe przepisy, to wam będziemy mówić. A jeszcze spróbuję tego ananasa, żebyście mi uwierzyli, że to jest prawda, że tu jedzą po prostu. Tylko teraz to trochę ubrudziłem nóż musztardą, ale to nie szkodzi. Nie wiem, co lepsze, czy mięso, czy ananas. Kurde, no po prostu to jest tylko ananas z grilla. A taki dobry. Zróbcie se. Idźcie do sklepu. Zróbcie sobie takiego grilla. Mówię wam, pyszne słowa. Moi drodzy, tym kulinarnym akcentem chciałbym was pożegnać i podziękować za to, że byliście dzisiaj ze mną, oglądaliście. Napiszcie mi, co wam się podobało w tym odcinku, co mógłbym ulepszyć, jakie macie pomysły na nasze trasowanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. W przyszłym tygodniu już będzie Kasia. Wróci i będę z nią grillował. Dobrze. Zapraszam was już teraz. Kto nie przycisnął przycisku subskrybuj jeszcze, to zachęcam, żeby to zrobić, żeby być na bieżąco i żeby nie przegapić przyszłotygodniowej budowy, a będę budował garaż. Garaż dla Berlingo będę budował w przyszłym tygodniu, ponieważ tak mi się uwidziało. Do zobaczenia. Boże, ale to jest dobre. Idealne. Jak z knajpy.